Maria zdecydowała się kupić nowy samochód. Sprzedawca w salonie stwierdził, że auto, które Maria chce kupić, zużywa średnio 9,8 litra benzyny na 100 km. Co oznacza, że na jednym litrze benzyny przejeżdża średnio 10,2 km. Samochód ma 45-litrowy zbiornik paliwa. Maria pochwaliła się koleżance, że jej nowe auto przejedzie dokładnie 459 km na pełnym zbiorniku benzyny. Zachęcam Was, żebyście zatrzymali na chwilę ten film, przyjrzeli się tym odpowiedziom i zastanowili się, czy to jest rozsądne stwierdzenie: tak albo nie. I potem ocencie, korzystając z tych zdań, czy to jest, czy nie jest rozsądne. No to przeczytajmy po kolei wszystkie możliwe odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź tak. To prawidłowa odpowiedź. Maria ma rację, kiedy mówi koleżance, że jej auto przejedzie dokładnie 459 km na pełnym baku paliwa, a uzasadnienie jest takie, że auto przejeżdża 10,2 km na litr paliwa razy 45 litrów. Widać, że jednostki się skrócą litr w liczniku i litr w mianowniku się skrócą i zostanie 10,2 razy 45 to się równa 459. Jednostki też się zgadzają. Kilometry na pełnym zbiorniku benzyny. No dobra. Obliczenia się zgadzają. Skrócenie jednostek też wygląda, że jest ok. Tak zwana analiza jednostek jest bez zarzutu, ale wygląda na to, że zupełnie zgrubne oszacowanie spalania podane przez dilera w salonie sprzedawca powiedział Marii, że auto przejeżdża średnio 10,2 km na jednym litrze paliwa. A w tym zdaniu jest wyraźnie powiedziane, że auto może przejechać dokładnie 10,2 km na litr. Jest ogromna różnica pomiędzy liczbą szacunkową, a dokładną wartością 10,2 km na litr. Przy szacowaniu spalania, po pierwsze, wartości liczbowe są zaokrąglane. Podczas testów spalanie mogło wynosić na przykład 10,19 albo nawet 10,16. Kilometra na litr albo 10,24 wartość dokładna i wartość przybliżona to naprawdę dwie różne rzeczy. Na pewno auto nie przejedzie dokładnie 459 km. Kolejna sprawa jest taka, że to oszacowanie to prawdopodobnie średnia z przejechania bardzo wielu kilometrów w zupełnie różnych warunkach. Spalanie jest niższe, jeżeli jedziemy autostradą. Albo jeżeli jedziemy z górki, spalanie jest większe, jeżeli poruszamy się w ruchu miejskim, albo ciągle jedziemy pod górkę, albo kiedy wieje silny przeciwny wiatr. Ta wartość to wartość uśredniona. Nie można na tej podstawie powiedzieć, że auto przejedzie dokładnie 459 km bez dokładnej wiedzy na temat sposobu przeprowadzenia tych pomiarów. A szczerze mówiąc, to nawet gdyby, to każdy egzemplarz auta jest trochę inny. Nawet liczba oktanowa benzyny za każdym tankowaniem jest trochę inna. Dlatego ciężko jest powiedzieć, ile dokładnie samochód przejedzie na pełnym baku. To, co sprzedawca w salonie podał, to szacunkowe, średnie spalanie. Odpowiedź: B: tak, średnie spalanie auta może być wykorzystane do obliczenia dokładnej drogi, jaką samochód przejedzie na każdym pełnym zbiorniku paliwa. Właśnie powiedzieliśmy to wartość szacunkowa. Z grubsza określa, ile auto przejedzie na pełnym baku. Nie jest to dokładna wartość drogi, jaką samochód przejedzie na pełnym zbiorniku paliwa. Odpowiedź C. Nie. 10,2 km to szacunkowa wartość średnia zaokrąglona do najbliższej dziesiętnej części kilometra. Zatem obliczanie na tej podstawie dokładnej drogi, jaką przejedzie samochód, nie jest rozsądne. No i nie wiem jak wy, ale to jest odpowiedź, którą ja bym zaznaczył. O tym właśnie cały czas mówimy. Sprawdźmy jeszcze odpowiedź D. Nie. Drogę, jaką samochód przejedzie, oblicza się dzieląc 10,2 km na litr benzyny przez 45 litrów. 10,2 podzielone przez 45 równa się 0,23, a nie 459. Nie, no to jest lipa. To na pewno nie jest prawda, nawet w sensie czysto matematycznym. Te liczby w ogóle nie mają najmniejszego sensu. C jest prawidłowe, a D to najgorsza odpowiedź, jaką można sobie wyobrazić. Zaznaczamy C.